Po pierwsze, kiedy nie uzwolniono definitywnie z Bumaru Łabędy i informacje o tym mi przekazał komisarz wojskowy, który jeszcze wtedy Bumarem Łabędy zarządzał w imieniu dyrektora, też na zasadzie reorganizacji, abym się nie mógł odwołać do sądu pracy. Zresztą założyłem, że tak, nie ma się do czego odwoływać, chociaż tak dla własnego komfortu i żeby sobie powiedzieć, że nic nie zrobiłem w tej sprawie, to napisałem list do ówczesnego premiera Rakowskiego w tej sprawie, tam o wolności, takie inne duże słowa. Oczywiście przyszła odpowiedź, że skierowano pismo do odpowiedniej instancji. Jak mnie zwolniono wtedy, to jak się później okazało, miałem zakaz pracy w dużych środowiskach, w dużych zakładach. W efekcie przez te ileś lat byłem pomocnikiem ogrodnika, ogrodnikiem, myłem autobusy, myłem pociągi, sprzedawałem chryzantemy, kopałem rowy, dziesiątki rzeczy robiłem, dziesiątki rzeczy. Plus był taki, że poznałem przy okazji niesamowitych ludzi.